Dorota Gardias komentuje śmierć Patryka. Jedyne, co mogę powiedzieć. 2 stycznia media obiegła informacja o śmierci sportowca, Patryka Kalskiego, plus 43 litry. Kropka. Odejście mężczyzny było szokiem nie tylko dla opinii publicznej, ale przede wszystkim dla rodziny. Na co dzień prowadził strzelnicę w Kolibkach oraz był trenerem koszykówki, a w przeszłości prowadził firmę, która była powiązana m.in. z epoką sztuki. Mężczyznę pożegnali pracownicy Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego. Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 stycznia 2023 roku odszedł od nas Patryk Kalski. Trener klasy drugiej w koszykówce, instruktor sportu strzelectwo sportowe, wykładowca akademicki. O uroczystościach pogrzebowych zawiadomimy wkrótce. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Rektor, senat i cała społeczność akademicka. 3 stycznia głos zebrała Dorota Gardias. Pogodynkę o komentarz poprosił serwis Plejada. Dorota Gardias nie była zbyt wylewna, ale w delikatny sposób wypowiedziała się na temat odejścia byłego partnera. Jedyne co mogę powiedzieć, to że jest mi bardzo przykro. Składam szczere kondolencje rodzinie, możemy przeczytać. Aktualnie przeprowadzana jest sekcja zwłok mężczyzny w celu ustalenia przyczyny śmierci. Warto dodać również, że Patryk Kalski przyjaźnił się z wiceprezesem Zatoki Sztuki, Marcinem Turczyńskim, o której ostatnio znów zrobiło się głośno za sprawą poszukiwań Iwony Wieczorek. Co więcej, mężczyzna miał mieć zaplanowany wywiad, w którym miał opowiedzieć nieco o sopockim klubie, w którym miało dochodzić do przemocy na tle seksualnym.